Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu, którego zaczniemy sobie od obiadu. Obiad będzie składany z różnych rzeczy, między innymi resztek, które są w lodówce. Tutaj smaży się kurczak, to akurat nie resztka, to jakby od nowa robiony komponent do tego obiadu. Kurczak jest w marynacie z sosu sojowego, miodu, soku z cytryny, czosnku, soli, oleju sezamowego i chili. I ten kurczak nie jest cały na dziś, on jest na dwa razy przewidziany, ale będzie dodatkiem do sałatki. Sałatka składa się z rukoli, która się wala w lodówce i nie mamy za dużo warzyw do tej sałatki. Będą pomidorki, które zaraz muszę umyć, drobniutko posiekany kawałek selera naciowego i mamy taką imponującą marchewkę, którą myślę, że obiorę i nawet nie będę jej strugać, bo jest tak krótka, że się nie da, ale po prostu ją tak na tarce takiej plasterkowej zetrę. Do tego mamy też kiełki, które dzisiaj rano przestały jakby rosnąć i już są uznane za dorosłe. I sos, który robiłam do sałatki na poprzedni raz, kiedy jedliśmy ją chyba przedwczoraj. Do tego, do tej sałatki z tym kurczakiem, z racji tego, że to nie będzie jakaś wielka porcja wystarczająca za cały obiad, bo tych warzyw też nie jest jakoś bardzo dużo, będą quesadille, ponieważ placki mam otwarte, łoj, 4 dni jak nic, więc już myślę, że niebawem mogą zacząć pleśnieć. I mam również 4 plasterki wędliny, która co prawda jest jeszcze w terminie. Jak Wy to oglądacie, że jak ja to kręcę, to dzisiaj jest 26 stycznia, więc jeszcze jeden dzień terminu, ale były otwarte kilka dni, ja tego typu wędlin, jak są otwarte kilka dni, już na zimno nie jem, tak samo jak były mrożone na przykład, to już ich na zimno nie jem, no taką mam zasadę, to jeszcze oczywiście nie śmierdzi, gdyby śmierdziało, to bym tego nie jadła, ale tak sobie mam, więc będą wkładką tutaj. Mam też otwarty sos z takiej pizzy, którą robiliśmy zresztą razem w poprzednim vlogu, więc ten sos będzie w środku w tych quesadillach. No i mam oczywiście ser i mam jeszcze, jak już się skończą te plastry szynki, co prawdopodobnie się stanie, mam jeszcze otwarte salami. No i tak będzie wyglądał nasz dzisiejszy składkowy, ale mimo wszystko myślę, że smaczny, no i na pewno bardzo zero waste, powiedzmy, obiad. Przychodzę do Was jeszcze z jedną porcją elektroniki i jest to szczoteczka do zębów, szczoteczka Xiaomi, to jest Oclean i co ja chciałam powiedzieć, to to, że od wielu lat, no już chyba 5, coś w tym stylu, mamy szczoteczkę soniczną Seiso, już 3, ponieważ 2 nam się zepsuły, jedna została wymieniona na gwarancji, a jednej nie zgłaszałam nigdzie, bo uznałam, że zepsucie jest z mojej winy, ponieważ w trakcie mycia zębów upuściłam tę szczoteczkę, tam się coś wygięło w tym pałączku mocującym końcówkę do tego trzonu szczotki i już po prostu nie stykały guziki. Później zepsuł nam się guzik sam z siebie, to zostało wymienione na gwarancji, tu nie mogę narzekać absolutnie, ale tak ostatnio znowu mieliśmy problem ze szczoteczką właśnie Seiso, bo znowu upadła i wyglądało na to, że umarła, a jednak nie umarła. No ale w międzyczasie stwierdziłam, że dobra, spróbujemy czegoś innego tym razem. Szczoteczka Seiso kosztuje chyba teraz 439 zł i ogólnie z jej funkcjonowania jesteśmy bardzo zadowoleni, poza tym, że no mamy jakiegoś po prostu wybitnego pecha. I ta szczoteczka Oclean, ona kosztuje około 120 zł na AliExpress, nawet trochę taniej da się ją dorwać. Jest w 4 wariantach kolorystycznych, jest zielony, fioletowy, różowy i biały. I niby, zobaczymy jak to będzie w praktyce, ale niby ta częstotliwość drgań tutaj to jest po prostu zawrotna, bo jak przeliczymy na te same jednostki, to Seiso ma około 1600 Hz, a tutaj rzekomo mam się spodziewać 20 000 Hz. Zobaczymy jak to będzie działało. Chciałam Wam pokazać ją jeszcze przed rozpakowaniem, ona w taki sposób do mnie przyszła i zaraz sobie ją rozpakujemy, zobaczymy co jest w środku. Wiem, że też ładowarka dużo ładniej wygląda, bo ta od Seiso jest jednak takim brzydalem i trochę szpeci w łazience i podobno ma wytrzymywać na baterii aż 40 dni bez ładowania, także to też byłoby super, chociaż ta Seiso też dość długo wytrzymuje, ale że aż 40 dni to bym nie powiedziała. Dwutygodniowy wyjazd tak, ale na pewno nie 40-dniowe użytkowanie.
Dobra, zdjęłam folię, zrobimy sobie taki pełen unboxing. Tutaj się ściąga tę część z kolorkiem i mamy taką jakby książkę, którą otwieramy. O, ładniej to wygląda niż się spodziewałam. W każdym razie to jest ładowareczka maciupeńka. Tutaj jest trzon naszej szczoteczki, tutaj jest główka i zaraz to wszystko zamontuję. Chciałabym ją trochę podładować i też spróbować, jak wygląda ta częstotliwość drgań i jak jest z hałasem, ponieważ ona niby słynie z tego, że ten model ma być bardzo cichy. No i zobaczymy. Szczoteczki te soniczne mają to do siebie, że no, słychać je. Również jak zamkniecie za sobą drzwi w łazience, to słychać, jeżeli dana osoba jakaś tam inna używa tego, aby na przykład chcecie jeszcze spać, jeżeli macie łazienkę blisko sypialni. My mamy jedną z łazienek w sypialni jakby, więc no ewidentnie słychać, że ktoś używa szczoteczki. Zobaczymy, jak będzie tutaj, ale najpierw ją zobaczę w ogóle, jaki jest jej stan naładowania, czy trzeba ją naładować i sobie ją przetestujemy. No i okazuje się, że jest trochę naładowana. Drobne wady, jakie widzę w stosunku do takich typowych zestawów szczoteczek. Normalnie jak zamawiamy nową szczoteczkę, mamy zwykle dwie końcówki w zestawie i przynajmniej w Seiso też mamy etui jakieś porządniejsze, podróżne, które można wziąć i nie wsadzać szczoteczki tak o do kosmetyczki. Tutaj mamy tylko no, taki kapturek na końcówkę, czyli w zasadzie nic. I na przykład Seiso można też ładować w tym etui przez kabel USB, nie trzeba zabierać całej ładowarki, ale tu ta ładowarka jest tak malusieńka, że myślę, że nie ma takiej konieczności, żeby było coś dodatkowego. Natomiast jest trochę naładowana ta szczoteczka, więc zaraz Wam pokażę. Ja jestem absolutnie w szoku, jakie to jest ciche. Słuchajcie. Myślę, że nic nie słyszycie. Ale widzicie, jak to szybko zapierdziela i jak mega cichutko chodzi. No jest po prostu niesamowicie cicha. No i dobra, będę sobie jej używała, pewnie Wam coś o niej powiem. To nie jest tak, że teraz tej Seiso nie będziemy używali, bo ona jednak przeżyła. Ale wiecie, no takie rzeczy z Chin idą długo. Jak się podejmie decyzję, czy się chce taką szczoteczkę zamówić, czy nie, a w międzyczasie się okazuje, że poprzedni sprzęt jednak nie umarł, no to już jest za późno. Także trudno, mamy teraz po prostu dwie. I jak któraś umrze, no to druga też będzie do użycia. Pewnie Wam na bieżąco będę mówiła, co o niej myślę, ale na razie, patrząc na to, że to jest 1/4 ceny, to naprawdę myślę, że jest to dobry wybór. Zwłaszcza jeżeli ktoś chce zacząć ze szczoteczkami sonicznymi, zobaczyć, czy mu się to podoba i nie trzeba od razu kupować jakichś tam najdroższych flagowców na rynku, jakie są. I myślę, że też estetyka tych szczoteczek jest całkiem niezła, ale więcej dowiecie się w przyszłości. Mamy środę i bierzemy się za środowy obiad i będzie to zupa jarzynowa z utylizacją resztek. Ja nie wiem, czy każdy obiad u mnie musi mieć utylizację resztek, ale wygląda na to, że tak. Mam z poprzednich posiłków pokrojoną cebulę i pokrojone słupki selera naciowego. Selera pokroję zaraz drobniej. Te cebulę z tym selerem przesmażę, dodam do smażenia paczkę, taką mrożonkę z zupy jarzynowej. Później zaleję to wodą, to będzie bardzo prosta zupa, ponieważ nie będę używała rosołu domowego, mimo że nawet mam, ale wolę go zatrzymać na inną zupę, która ma sama z siebie mniej aromatu, typu, znaczy mniej aromatu, to głupio będzie teraz brzmiało, ale na przykład jak się robi pomidorówkę, która polega tylko na wymieszaniu wywaru z przecierem i jakąś śmietaną i przyprawami, to gdyby się ten wywar podmieniło na wodę plus jakąś kosteczkę czy coś takiego, wiecie, pseudorosołowego, to czuć moim zdaniem. Natomiast w takiej zupie, gdzie są i tak warzywa, gdzie się je przesmaża, to nie ma wielkiej różnicy, więc z racji tego, że mam ten słoiczek bulionowy, to sobie po prostu łyżeczkę tego bulionu tutaj dodam. I pod sam koniec gotowania zabielę śmietaną, nie zużyję całego tego opakowania, tylko pół, więc trzeba będzie jeszcze niedługo zrobić coś, co zużyje drugą połowę. Jako dodatek do takiej zupy można podać różne rzeczy, jakąś kiełbaskę, jakieś przesmażone mięsko z kurczaka, szpecle, które mam też w lodówce, ale to akurat nie na dzisiaj, na inny raz, jak będziemy to jeść. Makaron, można też zrobić kanapki, a my dzisiaj zużyjemy resztki quesadilla. Quesadilla była również wczoraj, więc nie będę już Wam pokazywała, ale
Taka będzie kombinacja na dziś. Dobra, warzywa mam przesmażone, dodaję łyżkę tego bulionu, zalewam wodą, pogotuję chwilę, później sprawdzę jeszcze sól i pieprz. No i doprawię, zabielę i będzie zupa gotowa. Mamy czwartek i idąc za ciosem kolejny obiad znowu z resztek. I będzie to, będą to szpecle, które będą zrobione jako takie danie makaronowe. Mam do wykorzystania 3 takie małe cukinie i je zaraz przesmażę z innymi warzywami, które są do zużycia, czyli mam tu seler naciowy, nie zużyję chyba wszystkich tych patyczków, ale tak ze 2. Mam pół cebuli otwarte, mam 2 dupki od pomidora, które oczywiście nie zmienią smaku tego przepisu, ale zostaną pokrojone drobno i zużyte tutaj, bo czemu nie? Mam trochę mam dużo mrożonego groszku, ale dodam tylko trochę mrożonego groszku. Wyjęłam z zamrażalnika rano 2 kiełbaski, żeby się rozmroziły i żebym mogła je pokroić. To są kiełbaski z Polski i ja po prostu sobie mrożę je w takich porcjach, bo zwykle nie zdążylibyśmy ich zjeść. Cebulę już chyba wspomniałam. Mam też kapary otwarte, mam otwarty sos pomidorowy, który zużyję do końca, zużyję też koncentrat pomidorowy i zużyję otwartą śmietanę. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak to danie będzie wyglądało, to zapraszam Was do dalszego oglądania. Na patelni mam już cebulę, seler naciowy, cukinię, kiełbasę i te dupki pomidorowe. I tak gdzieś za 3-4 minuty, jak to zacznie mięknąć, dodam groszek. Na razie to posoliłam, dodałam też pieprzu i właśnie się zabieram za inne przyprawy. I powiem Wam, że nie będę jakoś bardzo tutaj tego kombinowała, bo będzie tu dużo smaków. Dodam tylko bazylię, oregano i lubczyk. Ten sos jest trochę doprawiony też. No będzie ta śmietanka, będą kapary. Tu jest już kiełbasa, jest ta smażona cebula, więc nie chcę tego też... No nie chcę przegiąć, nie chcę przesadzić. Nie będę też dodawała ostrych rzeczy, bo myślę, że będziemy sobie to polewać tabasco po prostu, więc nie będę już tego ostrzyła tutaj w środku. No i nic, i zaraz Wam będę pokazywała postęp. Tu już zagotowuję sobie wodę na te szpecle, bo to już naprawdę no 7-8 minut i będzie gotowe do jedzenia. No i resztkowe danie mamy gotowe, ono będzie na 2 dni, jak widzicie, tego jest całkiem dużo. I mam nadzieję, że będzie też w miarę smacznie. No i słuchajcie, wracamy do tematu szczoteczki. Minęło około tygodnia i mogę się już wypowiedzieć na jej temat. Więc faktycznie jest niesamowicie cicha, również po pełnym naładowaniu, bo początkowo miałam takie myśli, że może po prostu jest za mało naładowana i dlatego jest taka cichutka. Jest bardzo cicha i dużo bardziej słychać samo szorowanie włosia o ząb, tak jak przy normalnej szczoteczce manualnej, niż te wibracje. No teraz ją włączyłam, nie słyszycie nic. Jak ją położę, to słyszycie, ale o zęby nie słychać nic. W każdym razie, mimo że ta częstotliwość drgania jest większa niż w Seiso, to jednak amplituda tutaj też robi swoje, na pewno też jakość szczoteczki, chociaż te szczoteczki raczej nie są szajsowne, bo szczoteczki mają bardzo porównywalne ceny, akurat te końcówki. W każdym razie to też wszystko do kupy robi jakąś tam robotę i jeżeli chodzi o taki efekt czystości i takiej, wiecie, takich lśniących zębów, to myślę, że Seiso wygrywa. Może nie wygrywa wielokrotnie, tak jak wielokrotnie jest droższa od tej szczoteczki, ale mimo wszystko wygrywa. No ale w każdym razie, jak na tę cenę, uważam, że ta szczoteczka jest całkiem w porządku, a raczej bardzo w porządku. Także myślę, że mogę ją polecić osobom, które zwłaszcza chcą rozpocząć przygodę ze szczoteczkami sonicznymi. Ja Wam podam na dole linka, to z AliExpress, no ale ogólnie ona jest dostępna wszędzie na AliExpress, także no, używajcie takich linków, jakich tam chcecie, ale pokażę Wam dokładnie, co to za model i która to jest konkretnie szczoteczka. I słuchajcie, to już wszystko będzie w tym vlogu, także ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!